Cześć, witam was bardzo serdecznie. Sprawa Sebastiana M, czyli tego kryminalisty, który pozbawił życia całej rodziny, bo cała rodzina zginęła, a później dał nogę i zwiał po prostu, no inaczej się tego nazwać nie da. Zwiał do Emiratów dzięki oczywiście pomocy i tatusia, czyli rodziny i znajomości, i policji i władzy i wszystkich śmieje się dzisiaj tym ofiarom, tym wszystkim prosto w twarz. Śmieje się z wymiaru sprawiedliwości polskiego który wyszedł na głupka, prawdziwego głupka. To jest najbardziej idiotyczna, najbardziej nienormalna sprawa, jaka się wydarzyła w ostatnich latach. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. To jest największe... Nie wiem, po prostu nie wiem. Brak mi słów, naprawdę, nie wiem. Możecie w komentarzach określić. Moi drodzy, okazuje się, że ten bandzior dostał złotą wizę i status e-rezydenta w Emiratach Arabskich. No ktoś by mógł powiedzieć, no, co ty, ale to co, taki, który... Pozbawił życia kilka osób? Całą rodzinę? Cała rodzina zginęła, a nie jest teraz w Emiratach, na plaży, wypoczywa, bawi się o najlepsze? No tak. Jak się ma moi drodzy znajomości, to można wszystko. I pomyślmy teraz, ile takich przypadków dotyczy na przykład rozpieszczonych, dzieciaczków, bardzo bogatych i wpływowych ludzi. Ja na jego miejscu, to nie potrafiłbym sobie spojrzeć. Twarz e, w lustrze. Ja naprawdę dziwię się, że są tacy ludzie, którzy jeszcze potrafią po czymś takim funkcjonować i się ukrywać. Ale sprawiedliwość go dopadnie. Gościu, jeśli słuchasz tego mojego teraz filmiku, sprawiedliwość cię dopadnie. Twoje sumienie cię dopadnie. Naprawdę. Twój czas minie i zobaczysz. Zobaczysz, jak to jest. Moi drodzy, zacytuję wam media polskojęzyczne, jak podaje, donosi onet wiadomości nieoficjalnie zwrot w sprawie Sebastiana M. Dostał złotą widzę w Emiratach. To tylko pokazuje, że i Emiraty i inne kraje mają głęboko w czterech literach Polskę. Naprawdę, głęboko w czterech literach Polskę, bo inaczej nazwać się tego nie da. To jest kompromitacja. To jest coś więcej niż kompromitacja. To jest obśmianie, takie naprawdę, albo wysikanie się na nas. Sebastian M., który przyczynił się do tragicznego wypadku na a 1 c otrzymał, aż mi to nie przechodzi przez usta, słuchajcie, otrzymał w Emiratach Arabskich status e rezydenta. Ustaliła nieoficjalnie, no, gazeta wyborcza akurat. Jego BMW uderzyło 16 września 2023 roku, no, wiadomo, w kije. Wiadomo, każdy wie, o co chodzi, każdy przecież, no, słyszał o tym. Nie ma chyba osoby, która by o tym... Nie słyszała śledczył, ujawnili, że 32 latek pędził autostradą A1, pod Łodzią z prędkością ponad 250 km na godzinę, po czym dał nogę, dał dyla do Emiratów. Polska prokuratura 11 miesięcy temu zwróciła się do władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich z wnioskiem o ekstradycję Sebastiana M. Jak ustaliła nieoficjalnie Gazda Wyborcza, Polak otrzymał w tym kraju status e rezydenta. Moi drodzy, 11 miesięcy temu polska prokuratura zwróciła się z prośbą, zapytaniem do emiratów. Skoro on teraz dostał status e rezydenta, tak zwaną złotą widzę, to pokazuje, że emiraty pokazały nam środkowy palec. Mają po prostu głęboko, czy mogę użyć tego słowa takiego, no dobra użyję, mają nas głęboko w dupie. Po prostu mają nas głęboko w dupie. Bo inaczej nie da się tego nazwać. Znamy medialne doniesienia na ten temat, ambasada RP. Stara się potwierdzić tę informację. Podkreślił w rozmowie z onetem rzecznik MSZ Paweł Wroński. Nie możemy na razie tego komentować, dopóki nie mamy potwierdzenia. Przecież Wy nic nie możecie zrobić. Jesteście siermięgami, łazengami, które nawet nie potrafiły doprowadzić tego gościa przed sąd. Po wypadku prokuratura chciała postawić zarzuty 32-letniemu kierowcy BMW Jana Węgą, 32 letniemu bandzierowi mordercy. No tak, BMW, ale ten zdążył już opuścić kraj. Przez Niemcy i Turcję trafił do emiratów. 4 listopada 2023 roku został tam zatrzymany, ale miejscowy sąd uznał, że może odpowiadać z własnej stopy. Niedawno w rozmowie z Lefem 24 jakiś tam prokurator, który prowadzi tę sprawę, przekonywał, że ucieczka tego gościa to wina Zbigniewa Ziobry. No tak, bo wtedy to było takie bardzo głośne, że to niby Ziobro winne, nie? Który na konferencji prasowej ujawnił, że 32-latek jechał, a jedynką z prędkością ponad 250 km na godzinę, wykluczony, że gdyby nie ta konferencja, wróciłby do kraju, gdzie mógłby zostać zatrzymany. No tak, jak były te wybory, to oni mówią, że to wina PiSu i tak dalej, no nie żebym bronił, ale... Oni już nie rządzą i wy niczego nie zrobiliście. Mieliście ponad pół roku na to, żeby doprowadzić tę sprawę i nie zrobiliście dosłownie nic. Czyli i Ziobro i Bodnar to siermięgi i powinni naprawdę podać się do dymisji. A najśmieszniejsze jest to zdanie. W rozmowie z Interium Rzecznik MSZ Paweł Wrońskiej, jak podaje posadnius.pl przekazał, że polska dyplomacja wysłała w tej sprawie pytanie do placówki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale jak wysłaliście? Mailem? Listem poleconym, SMS-em, na Twitterze napisaliście, na Facebooku, przez Facebooka, jak wysłaliście zapytanie. Przecież wy jesteście kompromitacją, przecież się skompromitowaliście. Moi drodzy, każdy inny kraj, jeśli my trzymalibyśmy jakiegoś bandziora w naszym kraju, oni by przyjechali, by nam go zabrali. Siłą wyszarpaliby nam go. Przyjechaliby samochodem, zapakowali, wyjechali. Krótka piłka. No to my teraz mamy tych takich przecież emirów, którzy spacerują sobie po krupówkach, no to moglibyśmy na przykład wstrzymać dla nich wizy ale nie, bo przecież interes by się nie zgadzał, a co tam jakaś tam rodzina w samochodzie, no przecież interes musi być, interes musi się kręcić, prawda? I teraz słuchajcie, bo pełnomocnik tej rodziny, świętej pamięci już, jak podaje interia wydarzenia, na dniach wystąpię z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych organów o wyjaśnienie sprawy. No bo on reaguje na te doniesienia, prawda, te, że on tam złotą wizą dostał. Ciężko mi komentować medialne doniesienia, bo nie wiem, na ile są zgodne z prawdą. Tak powiedział mecenas Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodziny... Ofiar zeszłorocznego wypadku na autostradzie A1, a on po prostu uciekł. Uciekł i to jeszcze do Emiratów. Nie chcę już mi się tego komentować, bo to jest naprawdę przykra sprawa. I teraz postawmy się na miejscu tej rodziny. Rodziny tej rodziny, bo ta rodzina zginęła cała. Jechali sobie gdzieś. Może na wakacje, może wracali. Nieważne, to nie ma znaczenia. Bandzir pozbawił życia trzy osoby. Jest na wolności. Jest na wolności. Wkrótce będzie rok. Jest na wolności. Jak to możliwe? Ani jedni, ani drudzy nie zrobili nic. To jest, to tylko kilka sekund milczenia. Taka chwila milczenia, jak zawsze przed meczami piłkarskimi. Bo inaczej się tego nazwać nie da. To jest po prostu szczyt nędzy i rozpaczy. Ja staram się postawić na miejscu tej rodziny, która jeszcze żyje, ich rodzinę, która wie, że ten typek chodzi sobie, spaceruje, pije piwko. Jak ci nie wstyd, ty, typku, ty powinieneś sam teraz wsiąść do, do samolotu na pierwszy lepszy posterunek powiedzieć, że jesteś tym i tym, przyjechałeś, oddać się w ręce sprawiedliwości. Ale o jakiej my sprawiedliwości mówimy tej sądowniczej? Przecież całe te rodzinki, ci bliscy, przyjaciele, tych, którzy mają władzę, oni tyle wykroczeń mają, mniejszych i większych, że można by encyklopedię nową napisać. Na temat wszystkich tych przypadków i mogliby się studenci prawa uczyć tego. To jest po prostu niebywałe. Żyjemy w wariatkowie, naprawdę. Ten kraj to jest pomylony. Pomieszanie z poplątaniem, z pomyleniem. Napiszcie, co o tym sądzicie i mam nadzieję, że jesteście kierowcami, którzy są odpowiedzialni. To jest najważniejsze. Bo sam przecież uczestnicząc w ruchu drogowym widzę często wariatów i nie wiem, co ci ludzie mają w głowie. Są po prostu świery dla mnie. No to są potencjalni przeżmorderce. No tak, no każdego mogą przecież pozbawić życia. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Filmów jest teraz mniej, jakoś jest gorsza. No nie mam warunków, jestem, jestem w trasie. Jak to się mówi. Pozdrawiam i do usłyszenia. Papa. Pa.